Cześć! Witam na moim kanale. W tym filmie bardziej zaawansowany tester RJ45 kabli sieciowych, czyli popularnej skrętki komputerowej na przykładzie Forshare'a FS8110. Pokażę, jak używać takiego testera, w jaki sposób sygnalizuje różne usterki, przerwania, zamianę żył, zwarcie i jak określić, w którym miejscu jest problem. Zapraszam na film. Tester składa się z dwóch głównych elementów: urządzenie i terminator. Testujemy przewody zarobionymi wtyczkami. Jeden koniec przewodu podłączamy do głównego gniazda, a drugi koniec skrętki albo do terminatora, albo do pętli zwrotnej. Włączamy tester, wybieramy z menu mapę połączeń i po chwili mamy wynik. Tak to wygląda dla sprawnego przewodu. Mamy wszystkie linie łączące i tak samo ustawiamy cyfry, ale mamy też prosty i jasny komunikat. Połączenie poprawne. Tym testerem możemy także sprawdzić długość przewodu. Pokazuje dla każdej z par, co nam się później przyda. Zobaczcie teraz, jak ten tester wskazuje usterki. Najpierw przerwanie żyły. Tester pokazuje wyraźny komunikat, błąd i pokazuje nam braki połączeń. Pokazuje uszkodzoną parę, nie wskazuje konkretnej żyły, chociaż przeciąłem tylko jedną żyłę. Jak określić miejsce, jeśli nie widzimy przewodu? Tu pomocny może być pomiar długości. Dla sprawnych żył długość 2,2 m, a dla uszkodzonych 1,3 m. Możemy więc szukać uszkodzenia w okolicach 1,3 m od testera, albo 0,9 m od terminatora. A jak szukać kabli w ścianie czy w korytkach? Jest tu wbudowany skaner. Możemy próbować zlokalizować ułożenie przewodu, a licząc odległość, ustalić potencjalne miejsce uszkodzenia. Nie zawsze jest to łatwe. Możemy mieć zakłócenia, wskazanie odległości też nie jest bardzo dokładne, ale mimo to może być bardzo pomocne. Ten tester i podobne trzeba najpierw skalibrować, aby pokazywał w dokładnej długości. A przy małych długościach i tak błąd może być bardzo duży. Zobaczcie teraz, jak wskaże zamianę żył. Tester pokazuje prosty i łatwy do odczytania komunikat. Błąd. Pokazuje też, które połączenia. Mamy tu 6-3 i 3-6. Żyły są ciągłe, więc długość nam nie pomoże. To jest raczej do sprawdzania wtyczek, chyba że skrętka jest gdzieś włączona. A jak ten tester pokaże zwarcie? Mamy od razu komunikat o zwarciu pomiędzy żyłami 3 a 6, ale nie pokazuje ani odległości, ani nic więcej. Nowsze testery mogą jeszcze testować np. zasilanie PoE, czy połączenie z urządzeniem, funkcja Znajdź port. To też mogą być przydatne funkcje i warto o tym pomyśleć przy zakupie. Taki tester też jest na kanale lub niedługo będzie. Lokalizować można nie tylko skrętki, ale także np. przewody elektryczne w ścianach, ale tylko bez napięcia, albo w pojazdach. Zlokalizowałem tym testerem przewód w takiej wiązce. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.